Witam was tutaj, cześć, to mam zapraszam was na kolejny odcinek z Steel Skylines Industries. Tak, niespodziewanie tutaj się pojawiłem, miało mnie dzisiaj tutaj nie być, ale ponieważ odcinek dzisiaj z Mass Transit pojawi się późno, albo kolejnego dnia w Mikołajki będzie może specjalny odcinek z Awizunarz poza Oktawem, ale raczej bym wątpił. Jeśli coś specjalnego będzie, to może właśnie się pojawi tam Mass Transit. Nie wiem, ponieważ mi się trochę zmienił grafik, zapomniałem o tym, że w środę mam trochę więcej napchany teraz rzeczy, więc dzisiaj lecimy z tym odcinkiem. No, sądzę, że nie jesteście aż źli. Dobra. Dziś się zajmiemy Industries. Tak. Industries. I ja teraz idę do parku. Tak. A propos naszych parków. Ten park przychodzi sam siebie. Tu tyle tłumy idą do tego parku. Po prostu na tak dużo ludzi, ja wątpiłem, że aż tak dużo ludzi tutaj może iść. I to dużo idzie tutaj. I aby tu im jeszcze bardziej to zachęcić ich tutaj do chodzenia, my mamy coś takiego jak te ścieżki, co nie? Do chodzenia. Czekajcie, gdzie one były? Tutaj. Autobusy kiedyś się pojawią. Nie, może z okazji 40 odcinka czy coś. Kiedyś się pojawi. Kropka. Więcej wam nie powiem na razie. Dobra, to tak. Taka ścieżka może sobie iść na przykład tutaj. Z przystankiem tutaj. No tu do kempingu, no to proszę cię, no. Jeszcze się byś się nie zatrzymał. Tutaj. I tak właściwie to jeszcze jedyne co tutaj mamy, to jeszcze tutaj takie ledwo co. I tutaj się zakończy. I nie wiem czy my gdzieś już mamy. Nie mamy chyba, czekaj. Chyba nie mamy jeszcze żadnych balonów. Dobra, to jeszcze się tym zajmiemy. Musimy postawić sobie gdzieś miejsce właśnie, z tego będą balony nam startować. I sądzę, że to tutaj. Tutaj wybórzmy sobie kawałek tego płotu. To jest idealne miejsce na taki właśnie spot. Pomijając to, że no stromę zbocze, no to rzeczywiście może być lekkim problemem przy stawianiu miejsca, skąd będą startować balony. No, ale pomijając to, powinno być całkiem dobrze. Dobrze, rozumiem, że trzeba jeszcze przyspieszyć zraz i będziemy mogli sobie zrobić jak chcemy. Dobra. Dajmy sobie dotąd. O, proszę bardzo, wszyscy zadowoleni. Wy teraz też będziecie zadowoleni. Wy jeszcze na razie nie wiecie, o co tutaj chodzi. I tak, zanim wy się tutaj wiecie... O, już się pojawił, zobaczcie. Muszę w ogóle sobie ten... First person kamera. Pobrać. Ojej, przepraszam. Przepraszam, czekajcie. O, zobaczcie. I takie baloniki będą latać sobie nad naszym miastem. Według mnie to jest coś, po prostu coś pięknego. Coś takiego było kiedyś w... Cały czas jest zresztą. W SimCity. I tam to się sprawdza... Tam to działa zupełnie na innej zasadzie, ale to jest to. Dobrze, ponieważ to jest taki park, to my tutaj sobie go tylko ogrodzimy jeszcze. Czekaj, nie, ja chcę ciebie. I wyłącz mi tutaj wszystko. Powietrze wyłącz G, siatkę i odcinkowe. Kąty możemy zostawić sobie, chociaż jeszcze nie wiem po co. Dobra, no i tak, z tym mi tutaj się inaczej nie podłączysz. Co? Okej. Okay. Dobrze. Dobrze, dobrze. Rozumiem, że jest niedobrze. Dobra, no i tak, dotąd. Tutaj dotąd. I stąd tutaj sobie damy sobie zakręt. I to powinno nam... Mówię, że nam powinno ładnie wejść, więc... Więc gdy nie będziesz mi tu marudzić, że nie wejdziesz. Czekaj, byłem blisko. Okej, okay, ciup więcej. O, dokładnie. Jako tako tu się to łączy, dobra. Ważne, że to jest jeden ten sam płot. No i tutaj będziecie sobie mogli i tutaj dla urozmaicania, zanim już przechodzimy do wiadomo czego, dajmy sobie taki mały ten, będziecie mogli sobie dojść takiego tej, wiecie co mi chodzi, żeby być taki ładny mały kampusik obok tutaj właśnie tego, jak baloniki odlatują. Według mnie to jest naprawdę dobry pomysł. Dobra, na razie jest mało ludzi, bo może jeszcze nie wiedzą dokładnie co to jest. I może nie ma jeszcze autobusów, ale mniejsza z tym. Dobrze. Handel nam się chce budować. O dziwne. O dziwne. To jest akurat dziwne. Handel się rzadko chce ostatnio budować. Jak tam ten nasz park sobie robi? No... Podnieśliśmy ładnie ceny i to mogło trochę zmniejszyć chętnych. Zmniejszymy do 12. No ale na sorry, no, on tak tutaj pięknie wygląda. Ja go tutaj tak ładnie przybudowałem. Że no niestety, ale musi trochę kosztować. Dobrze, tak. Te wyspy są... No, ropa tam się kończy. I tak, najpierw zobaczmy jak tam tutaj... Masz już 5 gwiazdek. Człowieku, o ty panie. Tutaj to nie będę na razie nic tam łączać nowego, bo tu nie trzeba nic. I tak, z tego co rozumiem...
Import wynosi 0. Ok, to jest bardzo dobrze. I plastiku, na plastiku bardzo ładnie się wzbogacamy. I sądzę, że skoro tak ładnie się wzbogacamy na plastiku, to po co to kończyć? Lepiej idźmy dalej. A ponieważ to jest City Skylines Industries, a nie no, Park Life, to było jakiś czas temu. Więc, no proszę bardzo, będziemy tutaj ładnie sobie to rozbudowywać. Tak, oczywiście co jakiś czas musimy dać sobie te zbiorniki. Daj, dużo im tutaj. I to powinno wam całkowicie wystarczyć. Oczywiście metale też będziemy tutaj tworzyć sobie, proszę bardzo. Tutaj mi włazi jeden. I tutaj. I właśnie tutaj recycling, o którym tutaj mówisz. Jakąś fabrykę byśmy sobie dzisiaj walnęli, jakby się udało. Dobra, to tak. Po pierwsze przyspieszmy sobie trochę czas. Bo to jest strasznie wolne. Im tu trzeba własny dworzec, ale na razie aż tak nie jest jeszcze źle, więc tak. Etapy produkujemy naprawdę kupę. No więc sądzę, że to jest akurat całkiem dobrze na razie. Lotniska mamy parę i to bardziej towarowych, ale jest dobrze. Teatr tutaj z naszymi pociągami całkiem dobrze sobie radzi swoją nogą. Tutaj te korki, no. Zarabiamy trochę na tym jeszcze, jest dobrze. Dobra, ale dalej. Mamy tutaj naszą rudę. I ruda już zdobyła nasz maksymalny poziom. I z tego co rozumiem, import też jest wynosi mało. Okej, dobrze. Co znaczy, że możemy więcej surowców produkować. A to akurat mi się podoba. Więc, aby więcej surowców produkować, musimy wiedzieć, jakich surowców więcej potrzebujemy. I ja z logiki sądzę, że to będą oczywiście szkła. Bo... czekaj, co ty tak właściwie wydabiesz? Czekaj. Wróć do tej mapki, gdzie to było. O, przepraszam, słowem. Nie, ruda. To jest metale. A to jest szkło. Dokładnie. To ja bym chciał jeszcze jedno szkło. Mhm. To szkło to tak naprawdę bardzo, bardzo ciekawy wygląda ten budynek. Tak go się tutaj ciekawie ustawia, że normalnie, no nie wiem. Nie wiem, czy on mi się tutaj gdziekolwiek zmieści. To tak trochę mniej fajnie. Dobra, tutaj go wstawmy na razie. I tak, sądzę, że trzeba trochę tego więcej tutaj wykopywać. Więc, a do tego już akurat potrzebujemy mapki. I tak, ponieważ zamroziliśmy nasze surowce i one będą, nie skończą się póki co. Więc możemy sobie ich trochę więcej już tutaj wyciągać. Ogólnie z tego co widzę, trzeba byłoby ich tutaj trochę dodać. A, tutaj mamy nasz cały przemysł. No tak, zapomniałem o tym. Że my wszystko tutaj wyrzucamy. Nagromadzenie śmieci. Nie ma dość. Dobra, tak, tu są nasze dworce, które trzeba wyrzucić, bo my je tylko tutaj testowaliśmy. Dobra, to jest dobrze. I tak. Tu mamy naszą rafinerię, która nam przynosi jako takie zyski. Tą rafinerię możemy zmniejszyć tempo produkcji do 90. Bo nie jest aż tak dobrze. Za mało surowców. Za mało plonów i papieru. Okej, dobra, tym się dzisiaj mogę zająć. Plonami głównie. I to będzie trzeba trochę przenieść, bo tutaj nie ma, z tego co pamiętam. Ta, to tutaj z ropą to jest... Fujujuj. No nie ma zbytnio jej. Dobra. Wyburzajmy to, czego nie ma. Wybórz, no niestety, ale... Ale tutaj akurat ta topa miała być tylko przez jakiś czas. Wybórz. Gdzie jeszcze nie ma? No ty możesz rzeczywiście nie mieć. Ty też. Okej. Okay. Tu się nawet nie dziwię. Ty jeszcze miałeś? Okej, okay, dobra, niech ci będzie. Wybórz. Dokąd ty tu masz? Okej, okay, dobra, wybórz. Tu jest jakaś mała plama, ale chyba ją sobie po prostu zostawimy już, bo tutaj... Ca... Tu mamy trochę jeszcze ropy. Okej, okay, dobra, to jest z jakoś bardzo daleka. To możemy wyburzyć. Jeszcze może trochę zwrotów będziemy mieli, fajnie. Fajnie by było. Dobra, to i to. Dobra, to jest wyburzone, świetnie. Tutaj jest biała czystka już, kurczę, po człowieku. Tutaj to... Nie ma co szukać czegoś jeszcze. Czekaj, co, ty nie maludzisz? Maludzisz. Już nawet prądu nie masz. Dobra, no i tak. I tam powiedzmy, żebyśmy mieli zrobione. To teraz spróbujmy tutaj sobie stąd jeszcze coś wydobyć. Nie wiem, czy zauważyliście, większość obszarów jest tutaj pod wodą. Dobra, to tak, tutaj będzie z tym problem. Tutaj mnie to nie obchodzi, bo tutaj nic nie ma. Tu mamy coś, dobra, ładnie. Ładnie.
Tu by się przydało wydobyć to, co jest tutaj, ale tutaj to jest ciężkie do wydobycia. Czekaj, tu jest jakaś droga donikąd. Możemy ją wyburzyć sobie spokojnie. Okej, okay, i Foca się w ogóle kończy. Przyspieszmy sobie czas. Foca. Okej, okay, dobra, tutaj ładnie byśmy mogli tego. Nawet byśmy to mogli jakoś tutaj wstawić. Tak, funduszy wymaga nawona. Aha, okej, okay, dobra, rozumiem. Dobra, tu byś mi ładnie wszedł. Za 45 tysięcy. Dobra, za chwilę wydobijemy. Poczekajmy chwileczkę. Dawaj. Gra, wierzę w ciebie. Zdarabiamy naprawdę kupę wody po wyburzeniu tych wszystkich budynków. Tak chyba sądzę, co nie? Tak na logikę troszeczkę, co nie? A ja chciałem jakieś fabryki, a fabryki najwięcej kosztują. Ale ja logiczny. Dziś ogólnie chciałem zrobić cały przegląd tego naszego przemysłu, tutaj jako tako działał. Czekaj, my dobijamy do 30, potrzebujemy 45. Nie no, człowieku, my w życiu do tego nie dobijemy. Podatki są na high, okej. Okay. Mamy jedną pożyczkę. Mamy teraz dwie. Ha. Dobra, nie, bo ja nie chcę tutaj dzisiaj czekać z tym. Wy zresztą też pewnie nie chcecie czekać. Więc, proszę bardzo, tutaj wydobywamy i póki co na razie po prostu tutaj kończymy działalność. I tak, ty potrzebujesz tutaj na pewno jakieś podłączenia. Tu ogólnie to zaraz tam zniknie, tak? Będziemy przenosić tą całą ropę, no wiadomo gdzie. Do tej elitarnej części, która się tutaj będzie. Tu będzie taka ropa, tu będzie taka ropa pełną parą, że wy ludzie po prostu nawet nie wiecie, co to znaczy ropa pełną parą jeszcze. No i tak. Tak jak mówiłem, ty już mi tu ma dziś. Więc. Tak, tu jest skład pewnie na plastik. Nie, na metale, okej. Okay. Tu jest na produkty rolne, a tu jest na papier. A czemu rzesz ty nie masz plonów? Skoro tu mamy... No jest niby produkty rolne. Więc sądzę, że... Plony. Nie no, nie ma. Produkty zwierzęce, drewno budowlane. Produkty unikatowych fabryk. Produkty rolne, to chyba jest to, ale no nie wiem. Nie wiem, może się mylę, powiedzcie, jeśli tak jest. Dobra, to tak, to powiedzmy, że byłoby w miarę zrobione te fabryki. I wróćmy sobie do naszego epicentrum, czyli to jest... Czekajcie. Tu jest centrum. Tak, tu mamy parę fabryk. Po pierwsze mamy fabrykę mebli. Co tam ma być? Czemu nie mamy papieru? Co się z papierem stało? Chwila, my możemy mało produkować papieru. Z tego, co mi się wydaje... Jakiś mamy problem z papierem, rzeczywiście. I tak. Czemu my tracimy teraz tyle forsy? To jest moje pierwsze pytanie. A, no tak, bo jeżeli nie mają prądu, to my tracimy kupy. Poczekajcie, musimy ich podłączyć. No tak, a jak my tutaj zaczęliśmy rozwalać wszystko, to tu wszyscy frajerzy muszą mieć teraz prąd. O Boże. Ale to będzie teraz ciężkie. Dobra, tutaj was podłączamy. Tutaj to podłącz. Dobra, tu będzie już całkiem dobrze, jeżeli to podłączymy. To tu się łączy wszystko. Tutaj jest jakiś drut, nie wiadomo gdzie. Tutaj można było podłączyć to. Śmiało. Gra, wierzę w ciebie. Dobra, to podłączamy sobie. Tu tak samo byśmy sobie pociągnęli druta do ciebie. No i tu musimy pociągnąć druty do tych. Tak, koniecznie. Tak samo tutaj do tych. Tak, tu akurat ci produkują sobie prąd, ale nie wszyscy mają tak fajnie. I tutaj musimy to wyburzyć. I teraz powinniście mieć wszyscy prąd. No tak, bo tu jest ta nasza elektrownia. Pokaż to, że jest dobrze. No, jest dobrze. Dobra, na przyszłość to my tu sobie pociągniemy druta. Bo ja nie mam zamiaru... O, nasz park! A Wizonosz Central... A, ten mały. Osiągnął góry poziom piąty, jej! Park trampolinowy. Ja zaraz wam powiem, moja nazwa trochę inaczej brzmi. I to dzięki jednej z telewizji. Wy się na pewno domyślicie, o czym ja mówię. Ale na razie ja chwilę potrzebam w napięciu, zanim dojdziemy do tego. Dobrze, czy może moglibyśmy łaskawie zacząć zabijać, kurczę? Ludzie. Kurczę, park centralny mi zniknął.
O, dobra, jesteśmy. Proszę, ma to park centralny. I tak, my tu sobie postawmy coś. Zanim tracimy forsę. Nie wiadomych przyczyn. I tak, z tego co ja tu widzę, to my tutaj już ustawialiśmy trochę rzeczy. Mamy nawet ten tutaj park spinaczkowy. Ale park Hania, to my go tu jeszcze nie mamy. Więc ogólnie jeszcze go nigdzie nie ma. Więc my tu sobie spokojnie je wstawimy. Czekaj, 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 panie, ja tu sobie wstawię od razu dwa. Do wspinaczek tutaj jest jeszcze jeden. I tu będziecie się mogli na to wszyscy gapić. Tak, do środka. Ja tu jeszcze jakieś świadki i to wszystko dobudowuję, ale to w swoim czasie. Dobra, i jeszcze tutaj jeden ten do skakania dajmy sobie tutaj. Bo tu było miejsce przygotowane na właśnie przyszłościowe coś tego typu. Daj tutaj jeden taki i tu drugi taki. I nazwijmy to... Park Hania hashtag 1. A tu będzie... Park HGW hashtag 1. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, co to jest HGW, kto to był HGW, no bo już... Nie no, jest cały czas HGW, ale... Ale to już nie jest to HGW, już nie rządzi Warszawą. No, i ona, i w TVP zawsze mu lubili pokazywać, jak ona tak skacze. Jak ona tam skacze właśnie na tych trampolinach. A, tutaj miało być jeszcze jeden. Tak, bo przecież tutaj zostawiliśmy to miejsce. Żeby tutaj to czekało. A jak się doczekaliśmy, to nie postawiliśmy. Nie, dziwne by to było. Dobra, mamy to tutaj, proszę bardzo. Dobra, no i tak, to mamy. I wyszliśmy znowu na plus. Uff. Nie chciałbym się tutaj zastanawiać naprawdę, czemu tracimy force, bo to... Nie w tym mieście, powiem to tak, nie w tym mieście. I tak, czy to jest do papieru? No to produkuje nam papier. To czemu, że tutaj jest taki wielki problem z papierem? Ja mam pytanie. Co do papieru? Wiecie, jest jedno logiczne wytłumaczenie. I to niestety jest prawdziwe wytłumaczenie. Wiecie jakie? Papier się tak daleko produkuje od tego miejsca, że on tu po prostu nie dojeżdża i trzeba im tutaj dać magazyn. Damy im tutaj zaraz magazyn oczywiście, ale nie sądzimy, że do czegoś takiego dobijemy. Jej, co to jest? Właśnie, nasza nazwa dla naszego parku, tego jak on się tam nazywał, czekajcie już, bo zapomniałem jak on się nazywa. Rezerwat przyrody, do naszego rezerwatu przyrody. Osiąga poziom drugi. Pole namiotowe, o. Teraz widokowy 1, teraz widokowy 2. Dobra. Czekaj. Pole namiotowe to mogę nawet postawić. Ale nie więcej, bo nie chcę się tym dzisiaj zajmować, ludzie. I tak się zajmują bardzo dużej dzisiaj różnymi rzeczami, ale... I tak chciałbym się czymś innym zająć. Pole namiotowe. No to jest trochę już większe. Trochę większy budyneczek, powiem tak. I pole namiotowe to możemy sobie postawić tutaj gdzieś przy wyjeździe w sumie nawet. Od tej drogi. Takie... Z takie 4. Dobra, 3. Nie, dobra, niech będą już 4. Tak, żebyście tutaj mogli przyjść i popatrzeć. I jak mamy tutaj nasze miejsca widokowe, to proszę bardzo, możecie sobie patrzeć na nasze namioty. No i oczywiście nie mogę tego zabraknąć, tak? No proszę was. Z jednego miejsca... Okej, to jest... To jest dużo mniejsze, przepraszam. Ajajaj. Będziecie mogli sobie tutaj pięknie patrzeć na to. Tylko nie wiem, czemu tutaj żaden balon nie lata. Jeden wyleciał i kropka. No ma nie tragedia. No zobaczcie, nikt jakoś nie idzie. Dziwne. Czekajcie, ja wiem, co tu pomoże, aby tutaj oni przychodzili. Czekaj, coś zawiesiłem Cities. A, no ma zapisywanie, no ma nieważne. Jak jest nasza tutaj ścieżka, to daj ją tu przyciągnij do tego i będą przychodzić. Co jest? Powiedziałem, żebyście to przyciągnęli tutaj. No, dokładnie. No i tutaj możemy jeszcze rzeczywiście dać jeden taki punkt, gdzie idziecie tutaj. I jeden punkt, gdzie idziecie tutaj. Popatrzeć się, pogapić się. Dobra, ale więcej na razie wam tutaj nie będę stawiać, bo jest tego i tak już tutaj dużo. Może teraz będzie trochę więcej ludzi tutaj szło, bo jest tutaj, daliśmy im tutaj punkt, ale... Nie wiem. Dobra. Wracając do tego, z czym się tutaj zajmowaliśmy.
Jest tutaj problem z naszymi tymi, no wiecie czym. Tak, gdzie to jest? Tutaj jest. No, okej, okay. Przyszła dostawa papieru, ale jednak to długo trwało. Nie wiem, czy też tak wy macie takie odczucie. Tu jest podobny problem. I tak, to ja chcę sobie w ogóle wynieść. Jakieś zupełnie inne miejsce. I nie wiem zbytnio właśnie gdzie. Bo tak, o ile tutaj jest naprawdę piękne miejsce na ropę i te inne sprawy, gdzie są moje chusteczki, nieważne, to tu możemy coś takiego zrobić. Ogólnie tutaj mamy póki co smaragdowo, jak widzicie. Możemy wyrzucić smaragdowo i dać nasze tutaj oczywiście piękne, no wiecie, recykling. Akurat recykling to jest jeden z lepszych budynków z Green Cities. Ogólnie te dwa dodatki, które kupiłem trochę, powiem tak, nie żałuję, naprawdę, to był, dobrze głosowaliście, wszyscy chcieliście strasznie Green Cities i macie Green Cities i nawet... Byłem trochę sceptyczny do tego dodatku, ale jest dobry. Dobra, tak, tu jest jedna wielka, piękna produkcja, a tu... będzie coś innego. I tak, o ile tutaj widzę, że jest problem z tym, jak to wygląda ta droga, to już nie będzie problemu. I tak, tu jak widzicie ma być w przyszłości farming. Albo tu będzie w przyszłości, dobrze powiedziane to jest. W przyszłości będzie. Ale przyszłość jeszcze nie nadeszła tutaj, więc... Więc będzie na razie po mojemu. No. I tak. I tu będą nasze fabryki. Aby fabryki dobrze działały, to my będziemy je tutaj obgradzać różnymi drogami. I tak, dajmy sobie naszą pierwszą fabrykę. Po pierwsze, no to będzie tutaj dużo magazynów. Tu będzie, to trochę przebudujemy. Po pierwsze, fabryka mebli. Ona jest naprawdę tutaj w dobrym miejscu. Ale tutaj... Kurczę, ale się to laguje. Nie będzie miała gorzej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem. Może się mylę, ale sądzę, że raczej nie będzie miała gorzej. I tu możemy sobie dać ci drogę. Dobra. Kurde, ale mi się laguje tutaj City coś dzisiaj. To za dużo jakichś śmieci mam w tle włączony. Ale to naszych fabryk. Kolejna. Fabryka wyrobów plastikowych. Okej. Okay. Fabryka wyrobów plastikowych. Może być w sumie aż tak blisko nawet. Dobra, niech ci będzie. Tak, bo to całkiem nawet ładnie wygląda. Kolejny. Coś będę musiał z grafiką pokręcić. Fabryka zabawek. Mamy fabrykę zabawek. Dalej. Przetwórnia drewna. I drukarnia, a to jeszcze dajmy sobie drukarnię, bo drukarnia jest jeszcze jakimś takim trochę większym. I to też dajmy sobie tutaj. Dokładnie. Stąd dajmy sobie, daj mi G. O, dokładnie, jak ładnie. Tu taką piękną drogę. I teraz chodźmy do zabawek. Kurde, ale to się laguje. Cities. Co to ma znaczyć? Co? Czy ja ci pozwoliłem się lagować? No właśnie, nie przypominam sobie. Dobra, no i tak, po pierwsze światła. Światła. Wyłącz tutaj te światła. No i wy tu będziecie sobie jeździć. Z tego co mi się wydaje, woda jest tutaj wszędzie, a prąd sobie możecie podciągnąć bardzo łatwo, dobrze. To mamy zrobione. I tak, co wy tu potrzebujecie? Wy potrzebujecie plastik, papier. Plastik, nafta. Nafta! Okej, dobra. Wyrobów plastikowych. To powinno być też gdzie indziej zlokalizowane, ale dobra. Mhm. I zabawki. Dobra, ogólnie każdy potrzebuje papier, plastik, to jest chyba najważniejsze. Plastik. Papier. Dobra, to są dwa najważniejsze. Więc, co my robimy? Ano, budujemy sobie nowy magazyn. I tak, mamy opcję wielki magazyn. Wielki magazyn jest dobrym rozwiązaniem, ale jeszcze nie teraz. Aż tak wielkich zapotrzebowań to my nie, tu chyba nie mamy jeszcze. Więc póki co dajmy sobie tutaj dwa duże magazyny. Jeden będzie na plastik, drugi będzie na papier. Nie. Plastik. Zrównoważony będzie. A drugi ma być na papier. Jest papier. Dobra, no i to są dwa duże na plastik i papier. Aby tutaj nasze to cały czas działało. Dalej mamy nafta. Nafta, drewno budowlane i tu drewno budowlane. Okej, dobra, to drewno budowlane i to. Na to już możemy sobie postawić mniejsze. Na tą stronę, proszę bardzo, będzie 1, 2.
I tak, jeden z nich będzie mieć jedno, a drugie to będzie mieć drugie. Drewno budowlane. I oczywiście będziemy to mogli później sobie przestawiać, co nie, ale na razie tak. No i nafta. Nafta to akurat jest na razie najmniej potrzebna tutaj. Z tych wszystkich rzeczy. Tak mi się coś wydaje. No. I teraz, póki co. To, tak jak już mówiłem, farming tutaj będzie, ale trochę inaczej będzie wyglądać po prostu. Więc póki co, tutaj będziemy sobie tak mogli to ładnie tutaj rozwijać. No. I coś takiego im tutaj się na pewno przyda. Ale ponieważ, jak możecie się domyślać, z prostej logiki, oni to wszystko będą musieli sobie to importować, co nie? A nikt nie lubi tego robić. Dlatego ja jestem ambitny. Jestem uczciwy i ambitny. Proszę nie kojarzyć tego z żadnym kandydatem wyborczym. Wybuduję im tutaj drogę po prostu. Po prostu im to wybuduje dworzec kolejowy. Lotnisko to bez przesady, ale dworzec może być. Sądzę, że dworzec może być, chyba nikt się nie obrazi. Więc tak, tu będzie dworzec. Akurat on tutaj powinien się ładnie zmieścić. Dokładnie. I tak, gdzie jest najbliższe torowisko? Torowisko jest tutaj, więc całkiem blisko. My go sobie tutaj cofnijmy na maksa. I stąd pójdźmy sobie jakieś ładne podłączenie do tego. Tak, wiem, ogólnie pociągi w naszym mieście to już trochę nie jest najlepszy pomysł, ale no cóż. Powiedzmy tak, zaryzykuję. No i tak. I stąd, tu musimy sobie zrobić na pewno zakręcik. O, dokładnie. Czy tu mamy zjazd i tu mamy zjazd, dobra, tu jest dobrze. I kolejny będzie tutaj zjazd dół. Tu przejazd, tutaj góra. I tutaj wjazd, dobra, tam mamy zebene. I stąd tu. I tu. Okej, okay, czekaj. Czekaj, bo ja tutaj zrobiłem coś źle. Ja chciałem to tym wszystko zrobić, kurde. Dobra, jest dobrze. I stąd zakręcik tutaj. Czekaj, ładnie mi to już wchodziło tutaj. Okej, dobra, tu jest dobrze. I tu jest dobrze. I stąd tak właściwie to możemy też zrobić już sobie. Czekaj. O, dokładnie. Tutaj zakręt. Ale ładnie. I tutaj do góry. I tu będziesz zjeżdżać. Dobra, to jest dobrze. A tu po prostu sobie ulepszymy to na jeden pas pociągów wjeżdżających w ten korek. Jakby komuś się naprawdę chciało, to proszę bardzo, może. Dobrze, mam nadzieję, że będziecie z tego korzystać dobrze i uczciwie. I ambitnie. I tak. Czy tu jest sygnał świateł? Nie ma. Mimo to jest korek. Rozumiem, że ten korek jest spowodowany przez to, że ten węzeł jest tak tragicznie zbudowany. Bo jest tragiczny, nie będę ukrywać. Ale dodanie tylu pasów wam powinno trochę powinno ulepszyć wam sytuację. I z tym mówię, że trochę. I co tu się wyprawia? Halo. Tu możemy ulepszyć to wam jeszcze. Rzeczywiście, zapomniałem o tym. Że magazyny lubią być... Wiemy wszyscy jakie. Poczekaj. Tak, tutaj nie możemy tego budować. Tak, jakieś ambitne rozwiązania. W ogóle, jak tam jesteśmy z czasem? 28 minuta. Tak, dzisiaj w ogóle nie patrzyłem na zagadek. Ale dziwny odcinek. Zmienimy to w ten kierunek. Wtedy będę musiał jechać na okrągło do tego, żeby dojechać. Może trochę to bardziej rozwiąże. Nie wiem, zobaczymy. Bo tutaj, tak, to działa ładnie. To działa na tyle ładnie, że można nawet zwiększyć produkcję, ale na razie nie. Tak, zobaczcie, odkąd przenieśliśmy je tutaj wszystkie, to na tyle pełną padą. Ponieważ plastik jest, no. No, jest ładnie. Papier również jest ładnie. Tutaj nafta schodzi. Okej. I drewno też schodzi, ale dobra, to jest akurat na razie mało ważne. Ważne, żeby tu się nie robiły korki, bo to jest akurat najmniej, co mi się podoba. Tak, akurat ten zjazd i tutaj wyjazd, że każdy musi mi tutaj wyjechać, no niestety. Na początku tak to zawsze wygląda. Okej, zabawki, co jest z wami? Dobra, was możemy zabawki trochę zwolnić, do 80%. Ogólnie, zwolnimy wszystko, tak. Wy tutaj naprawdę ładnie zasuwacie, ale na razie nie. Was można przyspieszyć nawet do 120, bo wy tutaj ładnie ciągniecie. I was do 110. 110, nie więcej.
Okej, dobra. I powiedzmy, że to będzie póki co na razie dobrze działać. Ropa na pewno jest dobrze, się produkuje. No, farmingiem się dzisiaj nie zajęliśmy zbyt dużo. Ale żeby nie było, że się nie zajęliśmy, ja tu coś wybuduję dzisiaj. Czekaj. Nie tutaj, tu wybudujmy. Taki mały kawałek. No, coś bym chciał po prostu wybudować z farmingu. A farmingiem się naprawdę dawno już nie zajmowałem, więc no. Jakieś pole uprawne, proszę cię, no. Już tak mnie nosi, już tak dawno pól uprawnych nie stawiałem. Muszę, no. Pole uprawne, pole uprawne. I tu będzie pastwisko. O, jak ładnie. Co to jest? A to jest małe, to nie, to mnie nie obchodzi. Tu dajmy sobie szkółkę leśną. One też powinny być co jakiś czas. Wiem, że szkółki leśne nie powinny być na polach. Ale jak już komuś chce, no nie byłoby to po prostu wszędzie lasy, ale. Ale no cóż, no już niech ci będzie. Dobra. Szkółka leśna, okej, okay. W następnym odcinku musimy się zająć popytem. Bo ewidentnie ludzie się tutaj rwą do budowy. Ta, tu będzie większa część tego. I tu będzie już farming dalej. Okej, dobra. Sądzę, że to będzie całkiem ładnie tutaj wyglądać. I czemu tu się zrobiły skrzyżowania świateł? Czy ja wam, żem pozwoliłem? No ludzie, no. No powiedzcie mi, czy ja wam pozwoliłem tutaj zrobić światła? Tu nie zrobiliście. Nie bardzo dobrze. No właśnie, nie pozwoliłem wam. A wy już tutaj nikczemnie to robicie. Okej, trzeba ciebie wyburzyć. Bardzo dobrze. I ciebie również. Ciebie. Ciebie. I ciebie. To jest poczta, to nie. I ciebie. No i ciebie. To możemy wyburzyć. Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, na szczęście to nie jest tak, że będziemy kończyć bez tej jakiejś rewolucyjnej zmiany. A wręcz przeciwnie, proszę bardzo, jak ładnie. Będziecie, nasz farming może się tutaj o nowe rejony zasiedlać. Tak, dokładnie. Tutaj, tutaj i tutaj jest już nasz farming. Niedługo się tu połączy normalnie. Tak, z tego miałem dobry pomysł, ale to z anarchią trzeba było zrobić, żeby tutaj ludzie mogli sobie chodzić po tej skamieniałości. Tak, i to na przykład jakieś wejście jeszcze jedno czy coś. Tak, bo ogólnie tutaj z komunikacją jest kiepsko, tutaj. Tu ogólnie po tych dzielnicach w przyszłości, ja wam to już mówię, tylko wam tak powiem, co nie? Bo już jest koniec odcinka. Puścimy sobie linię bambajową, która będzie robić tutaj kółeczko i będzie dowozić do metra. Tak, widzę, że jest jakiś problem zgonów. Możemy jeszcze jedno krematorium rzeczywiście postawić. Ale no więcej to mnie nie stać. Nie wiem czemu. Zobaczcie, ludzie korzystają z balonów. Nie wiem. Trochę tego nie rozumiem. Coś nie rozumiem tego, ale no mam. Może będzie teraz lepiej działać. Nie no, cały czas. Cały czas jak nikt z tego nie korzystał, tak nie korzystają. Dziwne. I ogólnie z tego ludzie. Nie. Z parku naszego chyba ludzie korzystają, pokaż, bo jesteśmy na drugim poziomie. Ta, w miarę. Dajmy to sobie jako park główny póki co. Ta, bo reszta się tam całkiem ładnie rozwija. A to będzie jako park główny będzie się tutaj rozwijał. No nie wiem, to jest z tymi balonami jest jakiś błąd, bo nie chcą nam się tutaj robić kolejne. No tutaj no już nasz farming będziemy mogli wprowadzać w następnych odcinkach, to jest pewne. Tu będę to zasiedle całe, tu będziemy to po prostu to przenosić. No i będzie całkiem nieźle. Ale jestem bardzo zadowolony dzisiaj z tej części. Pomijając oczywiście ten korek wielki, który jest tutaj istnie boski. Ja to jeszcze sobie przemyślę, jak to można zrobić, żeby tutaj się aż tak piękne korki nie robiły. Bo magazyny rzeczywiście one muszą być obok tego, ale może nie aż tak bardzo blisko. I te magazyny trochę przebudujemy sobie, żeby były już większe. Więc póki co jest naprawdę całkiem nieźle. No ma takie. Tą naftę możemy przenieść o jeden blok. I to nam trochę pomoże. Ciebie możemy przenieść o jeden blok. I tutaj. Dajmy sobie dużą drogę. Na coś takiego. Okej. Zobaczmy, czekaj, tu się zrobiły skrzyżowania. Wyłączmy te światła. Wyłączmy tą głupotę.
jak te reklamy irytujące. O, i tutaj ładnie nam będzie się dowiedzieć. Okej, wy jeszcze z tego chcecie korzystać. To mi się najmniej mi podoba. Ale rzeczywiście wy tu nie macie blisko żadnego dworca. Nawet ci nie mają dworca. Dobrze, zanim skończymy ten odcinek, muszę po prostu to zrobić. Jeśli już macie taką potrzebę, bo widzę, że macie, jechać do tego dworca, Patafiany, to ja wam tutaj zrobię po prostu dojazd do tego. Tak. Tak, czasami jestem dobrym człowiekiem, więc proszę bardzo, macie tutaj ładny, piękny, piękny, prosty dojazd do tego i nie ma nudzić, tak? Płacić podatki i będę zadowolony. Bo kredyt musiałem dzisiaj zaciągnąć. Jakieś mieliśmy nawet nie takie drobne nieporozumienie. Dobra. Mam nadzieję, że to wam trochę przyspieszy tutaj dojazd. Czekaj, zetknijmy sobie. Co jest? Pokaż to. Teraz nie się pocztą w ogóle nie zmywaliśmy. Okej, okay, dobra. To nam trochę na pewno tutaj zmniejszy ruch. Będziecie mogli tutaj teraz wszyscy ludzie tutaj dojeżdżać łatwiej. No i na to liczę. Dobra. W następnym odcinku odseparujemy tutaj nasze magazyny, zrobimy po tej stronie, a tu będą fabryki. I sądzę, że to powinno całkiem dobrze tutaj wtedy wpływać. Oczywiście żyjemy jeszcze jakimś tam budową, drobnymi parkami, ale no parki tutaj ładnie tutaj sobie radzą, jeden strzał tutaj lepszą komunikację. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, to możecie zostać w ogóle. I pytanie moje jest, poczekajcie, ja chciałem ja już chciałem skończyć odcinek, wy to na pewno zauważyliście teraz, co nie? Ale ja się pytam, gdzie to było? Gdzie mi to przed chwilą pokazało? Widzieliście to, co nie? Pokazało mi las, a las jest tutaj, że ludzie czekają na światłach. A ja mówię nie. Żadne światła, nein. Nic. Żadne światła, żadnych świateł ludzi. No a nie, tutaj na pewno nie. Jakiś to był krótki kawałek z tego, co widziałem. A las są tylko tu. No nie wiem, gdzie to było. Wiesz co, to ci teraz nie powiem. Ale no, no trudno, widziałem. Następnym razem muszę się bardziej przyjrzeć, gdzie mi to pokazało, bo pokazało, ewidentnie. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostać w opłutę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. O, jedzie gdzieś pociąg i nawet wiem chyba, gdzie to jest. Tak, obok naszego farmingu. O, jakie piękne pole uprawne. Dobra, cześć! Muszę się zająć tym odcinkiem z LEGO przygody. A widzę noszę.